Pomyłka, pomyłka. Dobra, zaczynamy. Nowa seria Godzinki Odwykowe, właśnie ta sama seria, co i była. Godzinki Odwykowe. Godzinki po prostu, żadne tam odwykowe. Program, który polega na tym, żeby przez godzinę pogadać o Biblii, Bogu i takich różnych sprawach. I teraz przedstawiam wam, z mojej strony jest on. Ale nie słyszę mnie. Albo słyszę. Słyszę. Cześć, tu już jesteśmy, cześć. Tak? Na żywo. No już to jesteśmy. Cześć wszystkim. Tak. W takim razie dzisiaj. Tu będzie Hubert, ale on będzie znikał wtedy, kiedy ktoś będzie dzwonił. Wtedy znaczy on będzie, tylko nie będzie go widać. Tak. Będzie się zmieniał w ducha i będzie mnie tylko słychać. Chciałem tutaj zwrócić wszystkich uwagę od razu, zanim zacznie się dzwonić i będziemy gadać o czymś, że ja mam lepsze słuchawki, bo jestem fajniejszy. I dłuższe, i większe. Mam dłuższy drut. Okej, niech ci będzie, wygrałeś. Nie będę się kłócił, masz dłuższy. Dobrze. To... ja mam głośniejszy, może być? Bardzo dobrze. Można dzwonić, tutaj jest ja gdzieś telefon grubszy. Na dole. Patrz, jaki porządek, gruby kabel. 222-195-159 albo enklawa.net albo odwyk.com, można dzwonić i jej, można pogadać. Teraz będziecie mi widzieć i będziecie widzieli, jak ja się wygłupiam tutaj w trakcie nagrania. Masakra, trzeba mi się kontrolować, no dobrze. Jest dziwne, ale się tak wyjątkowo. Jak się spodoba, to będzie częściej. Bardzo ładne ręce, umył. A propos umył i ręce, ręce, które leczą, dostałem dzisiaj, jakieś parę dni temu, ulotka przyszła. Pokażę tutaj na chwilę. Weź tą szklankę, po prostu zrób tu miejsce. Dostałem ulotkę pod tytułem Czy mi ufasz? Taka jest ulotka. I na tym miejscu jest jakiś facet, bliżej mi nieznany. Znaczy niektórzy ludzie uważają, że to jest Jezus, ale ja jestem pewny, że Jezus tak nie wyglądał, bo on po prostu nie był rasy kaukaskiej, białej. Kurczę, nie, ja nie niebieskich widzę, oczu. Mam opóźnienie też tutaj na odwyku. A, no tak. Ale na tej ulotce jest na górze napisane tak, 70. rocznica a namalowania obrazu Jezusa Miłosiernego. I to jest, zdaje się, ten Jezus Miłosierny na tym obrazie. I tu jest taki cytat. Wygląda trochę jak Mel Gibson. To, nie wiem, jak wygląda. Skrzyżowanie hipisa z Aragornem. Obiecuję, że dusza, która czcić będzie ten obraz, nie zginie, powiedział Chrystus. Która będzie czcić ten obraz. Ten obraz, nie zginie ta dusza. Tak powiedział Chrystus, co stoi w jawnej sprzeczności z tym, co powiedział Bóg. Żeby nie czcić obrazu. W 10 przykazaniach, tak. Dokładnie przeciwnie, co do słowa. Panie, jak że... żyć? Jak żyć? Komu to teraz nie wierzyć? Wiem. No ja obrazom bym wierzył. Po co tam Biblii wierzyć, jak masz obraz? Obraz to właśnie. Obraz. Na obraz, przynajmniej wiesz, na obrazie jest jakiś wizerunek, ktoś się pod tym podpisuje, nie? A w Biblii co? Sam suchy tekst. Tak. Ewentualnie no Biblia z obrazkami jest bardziej przekonująca, ale no, sama Biblia to nie. Ja bym w to nie brnął. Tak. No i tak, Hubert, do ciebie pytanie. Ufasz Jezusowi? Znasz jego orędzie? Znasz? Orędzie Jezusa nie znam. Nie? Nie znasz orędzia? Nie znam orędzia, no. Ja też nie. No i to poznaj świętą Faustynę i przesłanie, które usłyszała od Jezusa. No, posłuchaj. I o niej są takie dane teraz. Wielokrotnie rozmawiała z Jezusem, to jest plusy. Ukazywała się jej Maryja, aniołowie i święci, to nie wiem, czy to plus. Rozmawiała z duszami czyśćcowymi. Ja uważam, że czyśćca nie ma, więc nie wiem, z kim ona rozmawiała, ale możemy się mylić, nie zawsze. I dzięki darowi bilokacji w wielu miejscach naraz modliła się za konających. Co to jest bilokacja? Że w wielu miejscach naraz, tak? Tak. No ja w Biblii nie znalazłem. Nawet superbohaterowie nie mają czegoś takiego. Ja w Biblii nie znalazłem takiego daru. Dar bilokacji? Ale czad. No przeczad jest, nie wiem. No i ogólnie chodzi tutaj o to, że tutaj jak sobie przeczytasz o tych cudownościach, to na końcu masz tak. Zamów książkę, świadectwo Bożego Miłosierdzia, poznaj coś tam. Ogólnie chodzi o to, żebyś kupił książkę za 9 zł. Bardzo tanio, rzeczywiście. I dodatkowo w prezencie otrzymasz piękny, poświęcony różaniec. Perłowy wyślemy kobietom. Biorę w pakiecie. A są jakieś zniżki ewentualnie dla studentów? Czy? Nie, ale ty możesz dostać tylko brązowy, bo jesteś mężczyzną, bo perłowy wysyłają kobietom, a brązowy mężczyznom.
To jak z iPhone'em. Nie wiem dlaczego. Może być perłowy, albo czarny, albo biały. Tak? Dlaczego? A ja nie mogę perłowego? No jest jakiś teraz nowy trzeci kolor, złoty. Jest to dla dziwne. Rosjan, żeby wiesz, mogli pokazać, że mają złotego iPhone'a i dla raperów. Jeszcze jedną tylko rzecz chciałem powiedzieć, bo to już się robi trochę dziwne tutaj na końcu. Tu o, jest taka strona, to oczywiście poznajemy tego, kto tutaj, wizerunek tego, kto tu jest. I tu są cytaty. Cytaty są na przykład takie. Ja dałam Zbawiciela światu, a ty masz mówić światu o jego wielkim miłosierdziu i przygotować świat na powtórne przyjście jego. No. Z czego to jest cytat? Nie mam pojęcia. No więc ja miałem wrażenie, że z Dziejów Apostolskich, bo jest w nawiasie namiar dz 6-3-5. No i co to znaczy te dz? No właśnie, na pewno to nie są jak Dzieje dzwonek. Apostolskie, bo tam nie ma tylu rozdziałów. Zdaje się, że chyba to jest ten dzienniczek Faustyny, ale który jest Martin, traktowany... Czekaj, bo tak zadam pytanie, bo nie chcę ci psuć zabawy, ale na o czym ty mówisz do mnie? Nie wiem. Bo do kogo mam mówić? Do wszystkich. No, nie, no to ja wiem, no, ale co to za temat wymyśliłeś znowu? Bo ja przychodzą mi takie do skrzynki. Ja się nie umiem wczuć, no. Nie przychodzą ci takie rzeczy do skrzynki? No nie przychodzą mi, no. Ja nie wiem, gdzie ty wiesz, gdzie podajesz ty adres. W Polsce. Mi przychodzą tylko propozycje przedłużenia penisa i sprzedaży niebieskich pigułek. A mi przychodzą, żebym kupił książeczkę i brązowy różaniec. No widocznie chodzimy w inne zakątki internetu, no. Nie wiem, co tym myśleć w ogóle. No wyobraź sobie, że ludzie dostają takie rzeczy i teraz co mają myśleć? A, nie wiem, co, może no, powinniśmy... Wydaje mi się, że mało ludzi dostaje coś takiego, nie? Tak myślisz? To myślisz, że jakoś wybrali tak, mnie normalni tylko? Ludzie raczej nie słyszałem, żeby dostawali propozycji zakupu różańca perłowego albo brązowego, wiesz, no. No nie, no raczej nie. Na malowanie. No, więc nie słyszałem, ale o niebieskich pigułkach słyszałem i o pompkach do penisa też, no. Nie, mnie to trochę irytuje. Takie oferty dostaję, no niestety, nic na to nie poradzę. Wydaje mi się, że spam katolicki jest w mniejszości. Mają kiepski marketing. Nie, w ogóle jestem zaskoczony dlatego, że poziom tego, no. Znaczy poziom techniczny to jest dobry, bo zobacz, śliski papier, ulotka i w ogóle, to jest okej, ale poziom intelektualny w ogóle tego podejścia do Biblii, Jezusa i wszystkiego, to jest tragedia. To jest po prostu jakieś wiejskie takie, nie wiem, zabobonne, zaściankowe wierzenie w mocy magicznych obrazów, czy różne takie rzeczy. Niech tutaj się nikt nie zżyma na mnie, że coś, ja się tutaj katolicyzmu przyczepiam, bo to w ogóle nie jest katolicyzm. No, taki katolik świadomy, jak widzi coś takiego, to się łapie za głowę. W ogóle to jest jakaś wiejska... Jeśli mielibyśmy być uczciwi, nie? No. A w sumie ten program jest o tym, żeby gadać i żeby starać się dociekać też tej takiej... szukać tego drugiego dna. Jak się spojrzy tak na katolików, to często patrzę na nich nieuczciwie i mówimy, że wszyscy, którzy chodzą co niedzielę do kościoła, to katolicy. A to tak jakby powiedzieć, że jeżeli chodzisz co niedzielę do garażu, stajesz się samochodem, nie? No, to coś w tym rodzaju, więc no średnio, nie? Więc to nie są katolicy, tylko to są ludzie, którzy chodzą co niedzielę do kościoła i po prostu są do tego przyzwyczajeni, albo rodzina im każe, ale to w żadnym wypadku nie są katolicy. Wydaje mi się, że katolików takich prawdziwych, z prawdziwego zdarzenia, którzy kumają czacze, jest może, nie wiem, z 5% tych ludzi, którzy tam chodzą i wydaje mi się, że to też będzie zawyżona liczba. Co ty myślisz? Czy kumasz czacze katoliku? Nie wiem, zapytajmy, bo dzwoni Damian akurat. Będzie Damian z nami. Cześć. Zamieniać się w ducha. Albo i nie. Cześć, Damian. Cześć, Damian. Halo. Jesteś, Damian, tu? Nie jesteś? Halo? Halo? Nie ma Damiana. Nie ma. Ma jakiś dziwny wykrzyknik. Widzę jego wykrzyknik. Aha, już wiem. Wiesz, jaki jest problem? Że jak jesteśmy z wideo, to możemy być tylko we dwóch. Więc musisz wyłączyć wideo, żeby... No to wyłączam, nawet to lepiej wyłącz. Tam. Później włączysz. No. Dobrze. Jest Damian. Cześć, Damian. No jest, ale nic nie mówi. Damian, teraz możesz mówić. To jest twoja chwila prawdy. Twoje 5 minut, wykorzystaj je dobrze. To już działa. Teraz on nie podłączy mikrofonu. No dobra, nie wiem. To za chwilę zadzwoń jeszcze raz.
Może się uda. O, Hubert może z powrotem wrócić do wideo. Przez ptaszek na kamerę. Wow, bo inaczej coś tu przebija. Jest ptaszek. Jakiś refleks może to. No, w ogóle to ja chciałem dzisiaj gadać o starości. O starości? No, no tak, bo tak, no, jak się starzeje, to przychodzą mu takie myśli do głowy, żeby rozmawiać o starości. Jako, że ja jestem młody i piękny, a to o starości jeszcze nie myślę. Nie, bardziej a propos odcinka, a bo propos, dzisiaj... Okej, okay, a o czym był odcinek? No, był wywiad z człowiekiem, co ma 92 lata, z czego zdecydowaną większość był chrześcijaninem. I tak sobie, nie wiem, jak się zastanawiałem, co myślicie o tym. Znaczy, jakie reakcje masz, jak widzisz kogoś, kto przeżył jedną Polskę, drugą Polskę, trzecią Polskę, Niemcy i Ruski. Czekaj, ile ma lat? Jeszcze raz powtórz. 92. Masakra. No, masakra. Tyle lat mieć. Jak mu nie wstydź, nie? Nie tyle przeżyć. Przecież on psuje... Ale teraz nie słychać? Tak. I chyba mnie nawet widać. I ciebie widać i jego słychać w ogóle. Nie może wszystko się naprawiło. Okazało się, Damian po prostu nie miał mikrofonu włączonego. Nie, system mi automatycznie wyłączył ten na karcie dźwiękowej. Dobra, nieważne. Opowiadaj. Ja chciałem o tym spamie sprostować, bo tak. Jest taka sprawa, że mój ojciec zarabia w InPoście. No. Ja czasami też pomagam mu sortować tą pocztę i rozwozić z nim już potem. To czasami 1/3 to są takie ładne koperty jasnobrązowe, na nich jest Wielka Maryja. I tam w środku właśnie jest coś, jakiś instytut księdza Piotra Skargi czy coś takiego. I to tam to ludzi wysyłają, tam są jakieś te datki, żeby... Jest prośba, żeby tatek dać jakieś tam prezenty, breloczki, nie breloczki, małe takie różańce. Więc tego jest sporo. Czyli no, za rozsyłanie spamu odpowiedzialny jest InPost. A no. Ja chodziłem do paczkomatu i ich promowałem. No patrzcie państwo. No. Taka robota, no co wyślą, to się ale nie wiem, ale to mi się podoba taka wersja chrześcijaństwa w ogóle. Nie, bo... zbyt, no. To takie trochę, ja wiem, sprzedawanie Jezusa. Sprzedawanie bardziej Maryi. Bardziej to chyba jest Maryi. No. Wiesz, jakby sprzedawali Biblię, dostał, to wiem, co jest w środku. Ja bym się nie trzepiał, jakby ktoś sprzedawał Biblię albo oferował coś takiego, ale wiecie, mamy problem ogólnie. Jeżeli ktoś zna trochę Biblię, albo nawet jak jest świadomym katolikiem i w ogóle wie więcej zwyczajnie, to ma zawsze ten dylemat, że musi się poruszać między trzymaniem się tego, co wie, co jest gruntowną jakąś wiedzą, sensowną, spójną w miarę, a... Chociaż kiedyś dostałem gdzieś taką małą wersję Ewangelii według świętego Jana kieszonkową. Tylko tam jedno. A? Proszę, bo nie dokończyłem w ogóle, co mi chodzi. Dobrze. Jak ktoś coś wie, to musi się... No ma dylemat taki, że albo się będzie trzymał tego, co wie i reagował trochę brutalnie na jakieś dziwactwa sprzeczne z tym, co wie, albo będzie tolerancyjny i miły dla tych ludzi, którzy trochę mniej wiedzą niż on. Czyli tak albo jakoś tak upraszczając. Hipokrytą. Co? Albo może być też hipokrytą. Dlaczego hipokrytą? No, że wie, a robi na przekór. Czy chrześcijanin powinien rozwozić listy z InPostu z Maryją? Na przykład. Albo czy powinniśmy się w ogóle wściekać, tylko być wyrozumiali. Oj, tam człowiek sobie wierzy w to, że trzeba się modlić do obrazu i ten obraz jest święty. I jeszcze Jezus obiecał, że jak się ktoś modli, będzie czcić obraz, to nie zginie. Czy powiedzieć ludzie? Nie, tak to jest nieprawda. Się... To jest po prostu bzdura. To mi wygląda trochę na robienie wody z mózgu, szczerze mówiąc. No to jest oszukiwanie ludzi. Ale ktoś w to wierzy. I ja nie lubię mówić ludziom, że to, w co wierzysz, to jest głupie. No, to jest trochę takie... No, z mojego osobistego życia było tak, że jak zacząłem pierwszy raz Biblię czytać, to się w ogóle odwróciłem od wszystkiego, bo mi nie pasowało jedno do drugiego. A że byłem mały i głupi, bo ile miałem, z 15 lat, no to... Tutaj nie pasuje, tu nie pasuje, tu nie pasuje, głupota i się stałem takim kinterateistą. A potem mi przeszło, na szczęście. No i co, tak wojowałeś z ludźmi, tak? Raczej miałem to po prostu gdzieś. A, bo właśnie ja nie mam gdzieś, nie zależy na ludzie. Jednego znajomego takiego bardzo katolika, co on jeszcze jest, jeszcze tam jeden sobór
mu się nie podobał i chciał, żeby wrócić do robienia mszy po łacinie i tych innych, tych, to z nim się często kłóciło. Niech se robię mszy po łacinie. Ale co innego robienie mszy po łacinie? To fajne. No może i fajne. Po łacinie ale... jest fajnym językiem. No. Nie, dobra, no ale to jest co innego nic, niż... Nic nie rozumiem. Ja troszeczkę miałem to na zajęciach. Jeden. Dobra, ale tu jest tekst. Obiecuję, że dusza... Przedstaw się po łacinie. Czekaj, przedstaw się po łacinie. Oj, ciężko. Ja ci mogę wziąć tekst i przeczytać. Widzisz, ja nawet po niemiecku się... umiem się przedstawić, w którym mało co umiem powiedzieć. Czyli jeżeli ty nie umiesz się przedstawić po łacinie, to oznacza, że pewnie jeszcze mniej z niej rozumiesz, to ja sobie nie wyobrażam mszy po niemiecku. Kompletnie. Mało bym z niej zrozumiał. To tak średni pomysł chyba, nie? Z tą łaciną. Co o tym myślisz? Zależy, czy to chodzi ci o to, żeby ktoś coś rozumiał, czy tylko żeby był naśladował i robił, co mu każą. Albo klimat miał, no właśnie. Klimat. Nie, no nie, to wiesz, jest oszukiwanie, nie? Takie to trochę. Co mrze i w te inne nie wierzę. No dobra. Okej. Okay. Dzięki, bo mamy tylko godzinę teraz w tych godzinkach i... No tak, ja chciałem tylko sprostować z tymi listami i z tym rozsyłaniem spamu. Dobra. Okej. Okay. Dzięki. To na razie. To trzymaj się, cześć. Cześć. To był Damian. Można zadzwonić i pogadać o tym, co o tym w ogóle wszystkim myślicie. A to jest Hubert udający pszczołę. Okej. Okay. Dobrze, ja będę lopował za nowym tematem trochę. Słucham. Znaczy będę skręcał w bok. Dobra. Dzisiaj miałem fajną przygodę. Spotkaliśmy się z kumplami w galerii i mamy tam takiego gościa, który przychodzi ze swoim takim karimatą, to jest chyba najlepsze określenie. Karimata, czyli takie przenośne jakby małe łóżko namiotowe. I rozkładają sobie, ponieważ nie może siedzieć, bo ma złamany kręgosłup, ani nie może stać. I jedyna pozycja, w jakiej jest mu wygodnie, to na leżąco. Halo? No, słyszę, ten. A, słychać mi, tak za nim. No, no i wyobraźcie sobie, że sobie tak siedzimy i gadamy i nagle przychodzi ochroniarz i mówi, tutaj nie wolno leżeć. Nie? No, i tłumaczymy mu, że on ma chory kręgosłup i że nie może przyjąć innej pozycji, że to przecież jest trzeźwy, nic nie wypił, nie śpi tutaj, tylko siedzi z nami, zamówił produkt tak jak każdy inny użytkownik tej galerii, czyli supermarketu tak naprawdę. I chce zjeść tego hamburgera razem z nami i chce sobie z nami pogadać, nie? No. Potem tam ten kierownik zawołał do swojego kierownika, a jakoś zaczęli straszenia z policją. I my byśmy nawet chcieli, żeby przyjechała ta policja, bo z przyjemnością byśmy z nimi porozmawiali o głupocie tych ochroniarzy. Z tym, że po prostu kolega, którego sprawa się tyczyła, wymiękł i po prostu nie chciał mieć problemów i stwierdził, że on się zwija. Czyli po prostu został wykluczony społecznie, nie? Jesteś chory, siedź w domu, nie przychodź do ludzi, bo nie możesz siedzieć, nie? Faktycznie może tam jest jakiś regulamin, że tam nie wolno się kłaść, nie? Nie wiem, wątpię, żeby taki regulamin był, że ktoś wpadnie na pomysł, nie wolno tutaj leżeć, nie, w regulaminie, ale załóżmy, że nawet jest. Jakim trzeba być służbistą i przede wszystkim nieczułym człowiekiem, żeby kogoś takiego wywalić, nie? I teraz pytanie moje brzmi, jeżeli chodzi o osoby trzecie, nie o nas, to do którego momentu mamy tych ludzi bronić, a nie nastawiać drugi policzek, nie? Bo w przypadku naszym, jak ktoś nam robi krzywdę, to może mu ustąpić, machnąć ręką, ale jak widzimy, że ktoś komuś robi krzywdę, nie? Że na przykład ktoś kogoś okłamuje, to też jest takie nawiązanie trochę do tego tematu. Widzimy, że ktoś komuś wyraźnie robi krzywdę, bo to jest wprowadzanie kogoś w błąd, co prowadzi do jakichś konsekwencji. W którym momencie możemy sobie odpuścić i przestać reagować? Co o tym myślicie? Dzwońcie. Enklawa.net 222-195-159, bo bardzo chcę usłyszeć waszą opinię. Zadzwonił Michał. Cześć, Michał. Cześć. Ja postanowiłem, że teraz jak będę dzwonił, będę was zawsze krytykował. Cieszę mi się niezmiernie. Nie, ale mam poważne pytanie. Skąd, zanim przejdę do katolicyzmu, do tematu, skąd pomysł na godzinne programy tylko? Czemu? Bo dłużej niż godzinę nie da się wytrzymać lampki, która świeci w oczy. Na przykład. Oj. Jak ja współczuję. Znaczy, jak to tylko godzinę? Widziałeś program publicystyczny w jakichś mediach, w telewizji na przykład, który trwa więcej niż godzinę? Nie widziałem. Natomiast tak sobie myślę, że zaletą chyba nieszporów odwykowych do tej pory było to, że one trwały czasem 2-3 godziny i jak się rozkręcił temat, to można było go wyczerpać i naprawdę dużo osób mogło się wypowiedzieć, które dzwoniły. Oczywiście, a teraz jak jest tylko godzinka, to jest tak króciutko, bo tylko godzinka i koniec. I ale można z kolei... takie wrażenie, że ciężko rozwinąć temat.
Wadą było z kolei to, że dużo ludzi gadało przez pół godziny, a inni ludzie tego słuchali i się nudzili, krótko mówiąc, bo było za długie po prostu. Po prostu trzeba się trochę... Ale Michał, wiesz co, jest na to rozwiązanie. Jeżeli będziesz chciał na przykład, jeśli będzie taka potrzeba, można zrobić potem afterparty, które już nie będzie nagrywane i możecie siedzieć i gadać dalej, nie? Dobry nie ma problemu jest, najmniejszego. Tak. Afterparty jest fajnym pomysłem, oczywiście. Nie musi być nagrywane przez tyle czasu. Ale... Wracam do tematu. Będziemy tutaj trzymać się tematu. Jeśli masz coś do powiedzenia na temat, to dawaj, a potem jak najbardziej afterparty. To co myślisz o tym? Czy powinniśmy się stawiać, czy nie powinniśmy się stawiać? O, w sensie teraz wracamy do tematu katolicyzmu, stawiać, czy nie? No nie do końca. No, jeśli widzisz, że komuś się dzieje krzywda, że ktoś jest na przykład kłamany i to jest na jego niekorzyść, jeżeli widzisz, że komuś się robi przykrość, nie? To czy jako chrześcijanin powinieneś machnąć ręką i powiedzieć odpuśćmy temu komuś, kto krzywdzi, czy powinieneś walczyć? Absolutnie, to znaczy walczyć, no i może nie... No jeśli się stawiasz, stanąć w obronie, ale to pytanie, czy... Bo tak do tematu, do tej ulotki, no nie? Czyli tutaj mamy takie typowe kłamstwo, po prostu wiesz, uwierz w obraz, czci obraz, a nie zginiesz. No to jest, wszyscy wiemy tutaj z naszej trójki, że to jest kłamstwo po prostu. I jest to sprzeczne z nauczaniem Biblii, sprzeczne z tym, co nauczał Jezus. No i co byś z tym zrobił? Co proponujesz? Ja proponuję mówić po prostu prawdę. Mówić prawdę, ja nie mówię o walce. Czyli co, powinniśmy teraz wziąć napisać takie co pocztówki, które będziemy wysyłać im postem? Nie, ale ten program jest formą walki. Ale ile tutaj osób trafi? Ten program jest formą, nie, żadne formy walki. Ja nie będę, nawet, żeby nawet cienia nie było pomysłu, że my tutaj jakąś walkę z kimś prowadzimy. No, ty chcesz, to sobie walcz, odwyknij od walczenia, absolutnie, żadne walki. Żadną retorykę wojny, żadne wojna. Fortece, żadne stanąć w wyłomie. Nie ma. Nie walczymy, sekta, nie ma wojen. Sekta. Bardzo. Proszę bardzo. Ale ja mam takie pytanie. No. Bo powiedzieliście o tych, że ty powiedziałeś, Martin, że ci katolicy, którzy znają się trochę na rzeczy, znają tą doktrynę, znają Biblię też, to oni stają przed takim trudnym wyborem. Ale ja ostatnio, jak poznawałem katolików, częściej się spotykam z tym, że ci, którzy naprawdę wiedzą, oni potrafią w jakiś swój pokrętny sposób uargumentować to, co jest napisane w Biblii. Hubert, nie rób sobie jaj. Potrafią uargumentować w Biblii te swoje doktryny. I teraz pytanie, dyskutujesz z takim katolikiem, dyskutujesz i cały czas i dochodzisz do takiego punktu założeń, ale on nie staje przed żadnym wyborem, bo on uważa, że to, co naucza Kościół katolicki, co jest napisane w katechizmie, jest absolutną prawdą wynikającą z tradycji apostolskiej. No po co z nim gadasz? No, trzeba rozmawiać. Nie ma sensu. Tak, czekaj, no, jak ktoś chce rozmawiać, to się z nim rozmawia, ale człowiek, jak wierzy w dogmaty, to jest coś, co nie podlega dyskusji. Więc już z definicji nie ma pola na rozmowę, bo człowiek już założył, że nigdy nie będzie zmieniał tego poglądu. To po co zmieniać, znaczy po co gadać na temat zmiany poglądów? Z kimś, kto zakłada, że nigdy nie zmieni poglądów, bo on wierzy, bo tak. A ty mu szukasz argumentów. Po co mu dasz argumenty, jak on ma je w nosie? I od razu mówi, że ma je w nosie, bo ja już wiem, jak jest, on mówi. Nie, no ja spotkałem ostatnio się z takim człowiekiem, który sam podejmuje rozmowę, sam chce rozmawiać, ja jestem chętny do rozmów. W związku z czym, wiesz, teraz pytanie, jak rozmawiać z takim człowiekiem? Jeżeli on chce rozmawiać, czy on chce cię przekonywać? On chce mnie przekonywać na upór. No to nie chce rozmawiać. No to daj się przekonać, bo nie da się argumentów filozoficzno-historyczno-teologiczno-różnych. No, ale posłuchaj. Nie. Jak masz czas. Posłuchaj, może mądrość powie i może trzeba będzie wrócić do kościoła rzymskokatolickiego i kłonić się przed Maryją, zawsze dziewicą. Hubert, w złą stronę tniesz. Ja tu z tej strony jestem. O, teraz dobrze. Hubert się nudzi. Widzisz, no dlatego nie może być 2 godzin. To jest znak. Grabik przy okazji na czasie powiedział... Uważam, że godzina jest bardzo dobrym pomysłem. Jest optymalna. Grabik powiedział, dlaczego tu ludzie przychodzą, jak się nudzą? No właśnie nie przychodzą, a ja bym chciał, żeby przychodzili. Dlatego musi być bardziej skondensowane. No dobra, nie wiem, co ci odpowiedzieć. Hubert, odpowiedz mu, żeby to... Hubert nie słuchał. Słuchał. Się bawił nożyczkami. No ale wiesz, to zabawa nożyczkami nie wyklucza możliwości słuchania, nie? Dobra, no to co powiedzieć? Wiesz co, no, wydaje mi się, że nie trafisz do tych ludzi. I że to jest strata czasu, że można bardziej się skupić na... w sytuacjach takich, wiesz, i jesteś w tym momencie, widzisz tą sytuację i działasz, możesz zareagować w jakiś sposób, nie?
No ale to uważasz, tak, że ci ludzie też nie potrzebują, żeby im głosić prawdę? Tą, która wynika z Biblii? To w co wierzysz? Ja to chcesz wiedzieć, co to jest prawda? No, wiesz co, nie, to nie Jezus powiedział. No, znaczy, tak, czekaj, bo ty chcesz wiedzieć za człowieka, co on potrzebuje lepiej od niego? No może nie, no, i potrzebuje, no ale... Martin, ale jak znasz prawdę jakąś ewangeliczną i masz tego potwierdzenie, powiedzmy, od Boga, masz własne świadectwo, bo tu nie chodzi już o bitwę na dogmaty, no nie, bitwę na teologię, bitwę na teorię, ale masz jakieś świadectwo, możesz coś przekazać i powiedzieć, hej, a ty jakie masz im przedstawić świadectwo? W ten sposób jakoś. Może to jest jakaś metoda. Oczywiście, ale po co, czekaj, tak, po co w ogóle... No właśnie, bo ktoś musi być zainteresowany. Na przykład jak ktoś ze mną sobie rozmawia, no ostatnio byłem, opowiem wam fajną historię. Byłem ostatnio na katowickim zjeździe pastafarian. Jacy to są fajni ludzie. No pastafarianie, czyli ci goście, którzy siedzą w durszlaku na go i wierzą w latającego potwora spaghetti. Tak naprawdę są ateiści, robią sobie jaja z religii, bardzo mi się to podoba, przyłączam się do nich i strasznie fajna zabawa. Sprowadzają do absurdu to, co dla nich jest absurdem, do jeszcze większego absurdu. Bo go dostrzegają i chcą rozmawiać. To są ludzie, którzy myślą. I tacy ludzie chcą rozmawiać, chcą argumentów. I dla nich to nie stanowi problemu. Oczywiście też nie wszyscy, bo niektórzy przychodzą sobie po prostu tam porobić jaja, nie? I do takich ludzi, Michał, wydaje mi się, że możesz przyjść i z nimi porozmawiać, bo oni są zainteresowani. Jeżeli ktoś nie jest zainteresowany rozmową, to będzie strata czasu, nie? To tak z tym ulotką, no. Komuś wyślesz ulotkę z Maryją, on ją wyrzuci do kosza albo zapali ją w piecu i będzie miała jedynie wartość opałową. Tak samo zrobi z twoją kontraulotką, nie? Dlatego na odwyk przychodzą ludzie, którzy chcą gadać. My tutaj jesteśmy właśnie nie od walczenia z nikim, tylko od tego, żeby rozmawiać, żeby przejść do myślenia, nie? No. I tyle. Jeśli ktoś chce, przychodzi i gada. Ale jeśli nie chce, to my nie mamy ochoty go do niczego zmuszać, nie? Wiesz, Jezus też rozmawia z ludźmi, którzy chcą rozmawiać, a nie wciskał komuś tego na siłę. Nie chce słuchać, to nikt nie słucha, nie? Wiesz, no tu, drzwi tu są otwarte. Rację. Tu masz rację. Jezus, no. Jezus do nikogo nie biegł, to raczej ludzie biegli do Jezusa. No. To fakt. I no, tylko tego się trzymajmy jako jego uczniowie, nie? To w takim wypadku jak głosić Słowo Boże, ale dobra, to nie jest temat na dzisiaj, to tylko wypowiem się na temat tych ulotek, że uważam, że te ulotki to jest w ogóle głupota i strata czasu, no dobra, i strata ale pieniędzy. Michał, to chciałbym tak na koniec, bo ulotki są faktycznie takim tematem... Przy okazji. Przy okazji, ale bardziej mnie interesuje, jak byś się zachował, jeżeli widzisz, nie wiem, czy słyszałeś tą sytuację, którą opowiadałem, byłem ci z kolegą w galerii, w telegraficznym skrócie, którego wyrzucili ochroniarze, ponieważ wkładł się na podłodze, czy tam na stoliku jakimś, takim niskim dla dzieci, a ma chory kręgosłup i nie może siedzieć. I co byś zrobił w takiej sytuacji? Czy byś się postawił? Czy byś może stamtąd wyszedł i poszukał innego lokalu? Zapytałbym się, czy tutaj, bo to było, czekaj, bo to było w lokalu jakimś, to... W supermarkecie. W supermarkecie. I on się kładł na stole w supermarkecie? No nie, no wiesz co, to nie można tego nazwać stołem. Są takie... Taka, jest taka ława... Inaczej, położył się na elemencie dekoracyjnym. O. Element dekoracyjny, żeby nie leżeć na ziemi, bo by nas nie widział, wąchałby nasze stopy jedynie. To położył się na takim podwyższeniu na elemencie dekoracyjnym. I tam sobie leżał, nikomu nie przeszkadzał, niczego nie psuł. Teraz przychodzi ochroniarz, mi na tym się nie leży. Gdzie no. Sam wcześniej na tym usiadł, nie? Kiedy z nami rozmawiał, to na tym usiadł i jakoś to nie przeszkadzało. Ale leżeć już nie wolno. To znaczy, wiesz, trudno mi jest sobie wyobrazić człowieka leżącego w supermarkecie na elemencie dekoracyjnym, ale już tak ściśle, to nie jest tak jego było. Miejsce. No ja to wierzę, fakty. Natomiast to ochroniarz tutaj jest w pewien sposób panem, no on ci może nakazać i możesz się mu postawić, ale to jest... No nie, panem jest właściciel tego supermarketu, który na pewno, gdyby dowiedział się, że tępi się osoby niepełnosprawne w jego biznesie, to zwolniłby tego ochroniarza, nie? Ja bym go zwolnił. Ja go wywalił od razu. No, możliwe. Po prostu, wiesz, nikomu to nie przeszkadzało, nic nie było psute. On miał przepis, załóżmy tam jakiś odgórny, nie wolno kłaść się na elementach dekoracji, albo na nich siadać. Gdzieś sam na nie siadał, łamał te prawo. Mhm. I wiesz, kompletnie nie miał empatii. Brakowało mu tej empatii. Nie? On walczył. O, on walczył, bo taka jest prawda, bo regulamin mówi, że nie wolno się kłaść. I trzeba przekazać ludziom prawdę i on będzie o to walczył. Bo ludzie mają potrzebę znania prawdy, że nie wolno. No dobra, leżeć. Dobra, ale summa summarum, to ten ochroniarz w pewien sposób miał rację. No to, że sam łamał regulamin. Nie z tego, że miał rację. No to z tego, że... Ale nie miał przyjaciół. Właśnie, ale czy racja jest najważniejsza? Powiedz mi, czy to, że masz rację
usprawiedliwia to, że jesteś dupkiem? Nie, nie usprawiedliwia, natomiast pytanie polega na tym, co byś temu, co powiedziałeś temu człowiekowi, co? A pan tutaj... Pan jest dupkiem. Tak... Ja nie rozmawiałem z nim, bo szkoda mi było czasu z nim rozmawiać, bo tak jak mu rozmawiał ze stołem, ja tylko poprosiłem go o to, żeby przeprowadzić swojego przełożonego. Bo stwierdziłem, że z nim porozmawiam, ale przyszedł pan w dresie, kapitan ochrony. I stwierdziłem, że z nim raczej też się nie będzie dało porozmawiać. I odechciało mi się. No, zaczęli mnie straszyć policją, więc powiedziałem, no to proszę wezwać policję, no bo przypuszczam, że jak przyjedzie policjant, spojrzy na ochroniarza, który jest kretynem i powie mu, żeby się uspokoił. No. A ten pan tak w dresie był właścicielem supermarketu? Nie był. Wiesz co, no, następnym razem, jak będziemy tam szli, spotykamy się tam co wtorek, nigdy problemu nie było, to przed tym spotkaniem napiszę pismo, albo ktoś z naszej ekipy napisze pismo do tej galerii z prośbą o pozwolenie na to, żeby nasz niepełnosprawny kolega mógł się położyć. Przypuszczam, że jak wtedy przyjdzie pan ochroniarz, to mu się pokaże te pismo i powie, żeby spadał, bo jest kretynem. Wiesz co, tylko ja cały czas jednej rzeczy nie rozumiem w tym wszystkim, bo ty mówisz, ja proszę supermarket, to rozumiem taki sklep spożywczy. Nie, to jest taki, wiesz, no dzisiaj się nazywa galeria handlowa. Galeria handlowa, w którym jest KFC, McDonald's, no wiesz, takie miejsce, gdzie można sobie zjeść. A, to zmienia różne rzeczy. Dwie osoby dzwonią. Więc musimy kończyć. Dobra. Co byś zrobił? Walczyłbyś czy nie? Krótko. A jeżeli byłoby to centrum handlowe, gdzie byłyby różne elementy, to tak, to bym walczył. A jeżeli byłby to supermarket, jak to będzie, gdzie ludzie przychodzą na zakupy, po prostu sobie, wiesz, kupić szynkę, to bym nie walczył. Okej, dobra. Dzięki. Ja źle zrozumiałem. No dobra. Jasne. No. Dobra, dzięki. Cześć. Na razie. To był Michał, walczący, ostro. Fighter Michał, a propos tego, że ludzie coś potrzebują. No ja wiem, że ludzie coś potrzebują. Ludzie potrzebują posłuchać moich piosenek. Ludzie potrzebują posłuchać Odwyku. Ale czy to nie znaczy, że tego... że piosenki Martina są za free na Spotify'u? Są. I na Deezerze, i wielu jest. W każdym razie ludzie może potrzebują, może nie potrzebują, ale ważne jest też, co chcą. W ogrodzie Eden... Ludzie potrzebowali, jeżeli wierzyć opisowi Biblii, oczywiście nie każdy musi, jak słucha tego programu, ale historia jest taka, że ludzie potrzebowali być z Bogiem, potrzebowali być posłuszni Bogu, nie zeżreć tego czegoś z tego drzewa, bo im to ewidentnie zaszkodziło. No ale Bóg im dał taką możliwość, bo dla Boga, jeżeli dla Boga ważne było nie tylko co ludzie potrzebują, ale też to co ludzie chcą, no to daje im możliwość zrobienia tak albo siak. Niezależnie od tego, co potrzebują. Więc nie ja uważam, że chrześcijanie nie powinni się kierować tylko tym, że ludzie czegoś potrzebują, ale myśleć też o tym, czego ludzie chcą. Dobrze mówię, czy nie dobrze mówię? No zgadzam się. Powiedz. Zgadzam się, jak najbardziej. Halo? Najbardziej się zgadza. Cześć Michał. Inny cześć, Michał. Cześć. Mniej walczący. No mniej walczący. Chociaż właśnie o tym walczeniu chciałbym pogadać. No, jeśli chodzi o sytuację z ochroniarzem, no to nie wiem, moim zdaniem nie ma sensu, tak jak Hubert powiedziałeś, się za dużo szarpać, bo tu nie gadasz z człowiekiem, tylko no, z regulaminem. Ale czekaj, bo wiesz co, ja bym się szarpał. Tylko kolega, którego to dotyczyło, nie chciał nam robić problemów i stwierdził, że się podaje. I poszedł do domu, wiesz, przypuszczam, wyobrażam sobie, jak on się potem musiał czuć, wiesz, myślał sobie, oni tam dalej siedzą, dobrze się bawią, rozmawiają sobie, no czytają tak. Biblię, a ja muszę iść do domu, nie, no, bo nie mogę tam siedzieć. No niestety, taka jest specyfika jakichś dużych centrów handlowych i tam, gdzie już wchodzi duża organizacja, no... ktoś musi pilnować porządku, żeby też zrobić... Ale czemu tylko tak ich usprawiedliwiasz? Znaczy, usprawiedliwiać. Chodzi o to, co... No to jest obrzydliwe. Przecież to jest nie mieli racji. No. Ale w takich, jak mówimy, w takich organizacjach konkretnie o ochroniarzu, to... Ale co mnie to obchodzi, ten ochroniarz? Ten ochroniarz nie ma ani racji, ani słuszności, ani ja to w ogóle... On jest trybikiem w maszynie. Ale co mnie to obchodzi? No, w zasadzie... Czekaj, a jak SS-man, widzisz, SS-man zastrzeli kogoś na ulicy, to ja mam wzruszyć ramionami i powiedzieć, że on jest tylko trybikiem w maszynie, tak? Co mnie to obchodzi, że on jest trybikiem w maszynie? My nie powinniśmy siebie traktować po żadnym pozorem i nie dopuszczać tego, żebyśmy my się stali takimi bezrozumnymi trybikami w maszynie, ale niestety rzeczywistość jest jaka jest. No i no, musimy zrozumieć, że no, takie rzeczy się dzieją. To nie usprawiedliwia to, że taki dobra, jest ale my nie mamy analizować
rzeczywistość, tylko pytanie, co zrobić w tej sytuacji? No w takiej konkretnie sytuacji, to tak. No, chyba nie ma innej rzeczy, jak po prostu spotykać się gdzieś indziej. No, jak można. Jeśli warunki są takie, że no, organizacja traktuje ludzi, którzy nie wpasowują im się w pewien schemat, gorzej, no to trudno. No to... Ale to nie jest jedyna możliwość. Jest kupa innych możliwości. Można napisać list do dyrektora, czy no prędzej do dyrektora, czy jakiegoś prezesa centrum handlowego. Tak. Chodzi, wiesz, żeby robić, żeby na przykład. Nie patrzeć na pewne skórki. No, szarpanie się z ochroniarzem to jest, no, to po prostu ochroniarz ma ten regulamin. I do ochrony zatrudnia się określonych, nie zatrudnia się ludzi empatycznych. Dobra, wiemy, dobra, nie piszemy pracy magisterskiej z specyfiki pracy ochroniarza teraz. Tylko pytanie, co my mamy zrobić jako ludzie. Pytanie sprowadza się do tego, walczyć o to, czy sobie odpuścić? Ogólnie myślę, że należy walczyć, w pewien sposób walczyć, ale nie podchodzić do tego jak do walki. Nie wiem, chciałem podać taki przykład, bo... Z jednej strony my jako chrześcijanie, Biblia mówi, że mamy być tacy w miarę, nie rzucać się na ludzi, być raczej spokojnymi, opanowanymi, ale czasami jednak jak no, widzimy, że komuś wokół nas, ktoś inny robi krzywdę, to no, powinniśmy reagować. Tak? Bo zdecydowanie, bo niereagowanie ma no bardzo złe skutki. Co byś zrobił? Wiesz co, myślę, że... W takich sytuacjach z osobą, która bardzo często jest tak, że osoba krzywdzi drugiego człowieka nawet nie chcąc. Rany, ale proste, co byś zrobił? Jak ty zawsze analizę robisz wszystkiego, a to jest, wiesz... Bo dobra, konkretnie tak... w przypadku ochroniarza akurat ja poszedłbym, napisałbym list do prezesa, że taka miała sytuacja. Ale okej, okay, jasne, ale wiesz, pamiętaj o tym, że celem było to, żeby ten kolega mógł zostać, nie? Żeby on nie poczuł się wykluczony. Kompletnie nie chodziło o wygraną, wiesz, że ani kto ma rację. Chodziło o tego chłopaka, który już i tak ma kopa w tyłek, dostał od życia, bo ma zepsuty kręgosłup, nie? I chcieliśmy zrobić wszystko, żeby on mógł tam z nami zostać i żeby wiedział, że są ludzie, którzy będą o niego walczyć. Że jeśli on nawet sobie nie daje rady, to są ludzie, którym nie jest obojętny jego los i nie zostawią go samego, nie? Nawet jak pojawiają się w jego życiu idioci. I to był nasz cel. I pisanie pisma, pisać pismo to możemy teraz, nie? Z prośbą o to, żeby za tydzień się to nie powtórzyło. Albo zmienić lokal. Zagłosujemy portfelem i zmienimy lokal. Chociaż wydaje mi się, że to nie jest kwestia lokalu, tylko po prostu kretyna w mundurze, nie? No. No, więc nawet nie ma co się, wiesz, myślić na lokalu i tam nie płacić w nim, tylko bardziej napisać te pismo i mieć to z głowy. Chodziło o to, żeby w tej sytuacji konkretnej, bo takich sytuacji pojawi się w naszym życiu mnóstwo, jak się zachować. Zastanówmy się teraz tak hipotetycznie, jak się zachować i może kiedyś, jak się taka sytuacja wydarzy, to będziemy już mieli to przemyślane, obgadane i się tak zachowiemy, nie? I tak. Myślę, że najlepiej, ogólnie w tego typu sytuacjach, pierwsza rzecz, którą powinniśmy zrobić, to po prostu no, otwarcie powiedzieć osobie, która widzimy, że krzywdzi kogoś, to powiedzieć, co ona robi. Dobrze, no to, odegramy scenkę, okej? Okay? No dobra. Ty jesteś gościem, który broni, a ja jestem ochroniarzem. No dobra. Dzień dobry, proszę pana, proszę z tego wstać. Na tym się nie leży. Ale no... Ja nie leżę tutaj dlatego, bo tak chcę, czy tylko no, z jakiegoś kaprysu, po prostu no, nie mogę. Proszę pana, ja nie będę z panem dyskutował, ja panu powiedziałem, że na tym się nie leży. Jeżeli panu to nie odpowiada, proszę stąd wyjść. Czy dookoła są jacyś ludzie? Tak, są. Ja na przykład. Ja zakłóca pan porządek. Jak to wygląda, jak pan tu leży? Okej, czy moglibyśmy na chwilę gdzieś na osobności pogadać tak we dwójkę? Nie, ja panu powiedziałem, że ma pan wstać i ja mam swoją pracę. Ja za chwileczkę muszę iść dalej i chciałbym, żeby pan wstał i stąd odszedł. No rozumiem, a na podstawie którego punktu regulaminu? Na podstawie nie ma regulaminu, po prostu mamy odgórny nakaz, żeby nie kłaść się na urządzeniu, na tej dekoracji, tak? Jest zakazane. A mogę położyć się na podłodze koło dekoracji? A jak to będzie wyglądało? Widział pan, żeby ktoś się kładł w galerii na podłodze? No tak, ja się kładę.
No to ja panu mówię, że pan nie może się kłaść. Jeśli panu to nie odpowiada, proszę zaprosić kolegów do domu, położyć się na rogówce, a nie w supermarkecie. To nie jest miejsce do tego. No chyba nie jest pan idiotą. No w porządku, no to jak pan tak każe, no to trudno, no to do domu idę. No i przegrałeś. No przegrałem. Przegrałeś, no. Przegrałeś życie. Słuchaj, Hubert, jak dalej gadać z maszyną? Normalnie. No, a tak to wyglądało, nie? Wiesz, no znaczy, właśnie, no tak. Nie normalnie, ale tak się, no tak, dobrze Hubert zagrał. Ja ci powiem, co ja zrobiłem. No tak by było. Nagrywanie, przede wszystkim włączyłem nagrywanie, więc nawet sobie przypomniałem, ej, mam to nagrane, chcesz, to wam potem mogę pokazać, ale w sumie nie ma co oglądać, po co się denerwować. Włączyliśmy nagrywanie, żeby to nie poszło za daleko, nie? Bo po co? No widzieliśmy, że jest to nagrywane. Potem wytłumaczyliśmy, w czym sytuacja, pokazaliśmy nawet legitymację inwalidzką, że jest pierwsza grupa i że ten człowiek nie zmyśla, nie? On już nic nie mówił, tylko my mówiliśmy, i bo wiesz, on był bardzo pokorny, on chciał stamtąd od razu ujść, on nie chciał robić problemu, ale my nie chcieliśmy, żeby on poszedł, bo nie ma żadnej gwarancji, że za dwa dni nie pojawi się jakaś inna osoba, która coś tam zrobi, co nie jest standardem i co nie będzie w regulaminie, ale nie będzie im odpowiadało. Rozumiesz? I będzie się tą osobę krzywdziło bez powodu, nie? No i słusznie. No. No i chcieliśmy się postawić, nie? Mi się wydaje, że powinniśmy się stawiać w takim momencie, ale wiesz, byłem pod wpływem emocji, może jak to przemyślę później, to zmienię zdanie. Jak na razie uważam, że ja bym się stawiał. Ja uważam, że masz rację tutaj. Dobra, Michał, inni dzwonią. Dzięki, do zobaczenia. Dzięki, cześć. Na razie. To był Michał i jego opinia. Ja się tutaj wyjątkowo z tobą zgadzam, chociaż czasem tutaj opowiadam głupoty, że to ja jestem stary, ty jesteś młody, bla, 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 ale tu masz absolutną rację. Okej, okay, no to pociągnijmy temacik trochę dalej, ale rozwinijmy go, tak żeby nie było. Zaraz tutaj host nam odpowie na pytanie. Skoro ci ochroniarze tam byli i mieli władzę, to dostali ją od góry. Dostali ją od osoby, która im ją dała, a ta władza, którą ten gość miał, według Biblii pochodziła od Boga. I teraz chrześcijanie bardzo często, bo to tak bardzo dużo myśli mi przyszło do głowy wtedy, kiedy ta sytuacja się działa, bardzo często mówią, że władzę należy się bezwzględnie słuchać, ponieważ władza pochodzi od Boga. Jeśli coś mówi, to powinniśmy to zrobić, jak wykonać rozkaz, nie? I teraz co o tym myślisz, Mac Maciek? Czy powinniśmy się bezwzględnie słuchać władzy? I czy każda władza pochodzi od Boga? Ja uważam, że nie powinniśmy się słuchać każdej władzy, chociaż każda władza pochodzi od Boga. Dlaczego? To dziwne. Ale dlaczego mamy się nie słuchać każdej władzy? No, skoro władza pochodzi od Boga, to dlaczego masz się nie słuchać? Czy inaczej, czy ochroniarz, ten, który tam był, miał... Bo to, że to jest dane od Boga, nie znaczy, że to jest równocześnie dobre. O, czyli jak to tak? No przecież Bóg ma różne plany, prawda? My nie możemy mówić, że na przykład ta władza jest dobra lub ta władza jest niedobra, bo tą władzę dał Bóg. Ponieważ Bóg może dawać złą władzę po to, żeby ona robiła coś innego, a my się jej słuchać nie musimy. Przynajmniej ja tak myślę. Czyli chcesz powiedzieć, że nawet zła władza pochodzi od Boga? Nawet zła władza, tak. Chcesz powiedzieć, że Hitler pochodzi od Boga? Tak, pochodził i to bardzo stanowczo pochodził. To widać po historii. Tak samo Stalin też pochodził od Boga i tak samo Tito też pochodził od Boga. To nawet pewnie powiesz, że jeszcze Tusk pochodził od Boga. Tusk tym bardziej, tak, oczywiście. I zapadło milczenie. No, a co? No, zgroza powiała. SMS, który mnie rozproszył. No, ciekawe. No wiesz co, co mamy powiedzieć? Zgadzamy się, masz rację. No, nawet zła władza pochodzi od Boga. No, super. Ja chciałem do tej historii z tym ochroniarzem. To ochroniarz pochodzi od Boga zły. Zły ochroniarz. No, może nic. No tak, no od Boga, tak. Ale czy on miał władzę? Czekaj, właściciel tego sklepu też pochodzi od Boga? Też. A jak właściciel mówi co innego niż mówi ochroniarz, to który z nich mówi od Boga? Ten wyżej. A, no to czyli ochroniarz nie może pochodzić już od Boga. Dlaczego nie? No bo jego zwierzchnik mówi co innego. A on pochodzi od Boga. No nie może pochodzić od Boga coś, co jest sprzeczne ze sobą. Robisz mi taką pułapkę logiczną, tak?
No nie no, rozumuję, żeby przetestować, czy teoria jest spójna. Martin, okej, to najpierw niech Maciek powie, co myśli, a potem ja. No. To znaczy, powiedzmy sobie, chciałem powiedzieć, że ta władza, ta wyższa, jest dana od Boga i ta władza, która została dana od Boga, daje władzę komuś innemu, to nie znaczy, że ona, że ta poniżej władza też jest dana od Boga. To jest tak jak wasal mojego wasala wcale nie musi być moim wasalem. Okay. Ale klasa odziedziczona po klasie. To tak, już, Martin, czekaj, już, mogę? No. To chcesz powiedzieć, że na przykład komendant policji pochodzi od Boga, ale już policjant, który wypisuje mandaty, nie. Komendant policji też nie pochodzi od Boga, bo też ma zwierzchnika nad sobą. Wiesz co, wydaje mi się, że ja bym powiedział tak, Maciek, że władza pochodzi od Boga, wszelka, ale decyzje, które ta władza podejmuje, należą już do tej władzy. No tak, o to mi chodziło. O to mi chodziło dokładnie. Ale chciałem powrócić do tej sprawy z ochroniarzem, bo tu zupełnie inne było pytanie, czy się stawiać, czy się nie stawiać. I ja myślę, że powinno się stawiać temu ochroniarzowi. Stawiać ochroniarzowi. Chciałbyś stawić ochroniarzowi. Przeciwko ochroniarzowi. No Martin, nie rób tutaj teraz takich sobie głupich żarcików. Przepraszam za głupie żarciki. On nie stawiać ochroniarzowi. Musisz mu wybaczyć. Wiesz, starość, takie efekty. No. Aha, no. Ja bym powiedział, że niedorozwiniętość jakaś. Niektórzy z nas nigdy nie dorośli, wiesz? Nigdy nie dorośli, właśnie. Ja nie dorosłem. Choć jestem dzieckiem Bożym, no to... No właśnie. Przepraszam, zachowuj jak dziecko, no tak. No... Nie odbieraj nam naszego dzieciństwa. Czy stawiać ochroniarzowi? No to jest pytanie. Się. Powinno się stawiać przeciwko temu ochroniarzowi, jeżeli chciał zrobić coś złego osobie, która nic złego nie robiła. I tyle. No wiesz, można powiedzieć też inaczej. Ja trochę teraz tu stanę po stronie ochroniarza i powiedziałbym tak. Ten obiekt jest prywatny. Nie jest to obiekt publiczny i panują w nim zasady ustalone przez jego właściciela. Z właścicielem nie rozmawialiśmy tak naprawdę jeszcze, więc nie wiem, jakie jest jego stanowisko. Przypuszczam, że inne niż ochroniarza, ale nie możemy tego zweryfikować. Powiedzmy nawet, że jest takie samo jak ochroniarze na potrzeby tej rozmowy. Jeżeli teraz właściciel tego obiektu mówi, że nie życzy sobie, żeby leżeć na podłodze czy tam na podwyższeniu jakiejś ławeczce, tak, to czy powinieneś się posłuchać bezwzględnie i wyjść? No oczywiście, bo właściciel nie życzy sobie, żeby być niepełnosprawnym w jego lokalu. No tak. Sobie nie życzy, żeby pan nie miał nogi. A czy na przykład właściciel może sobie wymyślić taki kaprys, że na przykład nie obsługuje czarny? I czy powinniśmy to uszanować? No to znaczy jak uszanować? No on mówi, ja nie walczyć obsługuję czarny. Czy nie? Stawiać się czy nie, bo murzyno mi jest przykro. O. No to myślę, że nie. Dlaczego? Dlaczego to jest nie? Jego bar. No, ale przecież tutaj jego reprezentanci nie życzyli sobie, żeby on leżał na podłodze. Czyli w momencie, w którym nie mamy możliwości porozmawiania z kierownikiem, musimy na chwileczkę założyć, że to jest jego stanowisko, bo jego reprezentanci tak mówią. No. No. I co teraz? Stawiać się czy nie? Nie wiem. Nie wiem. No to niech teraz zadzwoni ktoś, kto wie. To coś no wie. Właśnie. To wie. No, razie, nikt Maciek, nic nie wie. Dobra, cześć Maciek. To był Maciek. Uciekł. Zdenerwowałeś go i wytrąciłeś go z sobą. Nie, no, wiesz, już nie wie co myśleć. W ogóle nikt nie wie co myśleć. W ogóle ja trochę nie lubię takiego podejścia w tych sprawach pod tytułem czy władza jest od Boga, czy władza nie jest od Boga. No bo jestem prosty dzieciak tutaj i ja rozumiem, jest albo słuszne, albo niesłuszne. Albo mi się czuję, że ten gość jest kawał gnoja i trzeba mu się sprzeciwić, albo nie. A nie zastanawiam się, czy to jest od Boga, nie od Boga. Co? Mamy 10 minut i kurczę, odcinek się właśnie kończy, już chyba ku końcowi, ale fajnie było, nawet nie poczułem, że zleciała godzina. I ci powiem, no Martin, dzisiaj, w ogóle dzisiaj więcej gadam chyba niż ty, że podsumowanie tego odcinka będzie bardzo podobne do tego ze zeszłego tygodnia.
że tak naprawdę przepisy w chrześcijaństwie nie mają za dużego znaczenia i zastanawianie się, czy taki kruczek prawny ma znaczenie, czy inny, czy może w tym fragmencie jest napisane tak, czy inaczej, tylko chrześcijaństwo się troszeczkę czuje. To jest trochę na czuja, bo mamy pod coś takiego jak Ducha Świętego, nie? I ten Duch Święty nam mówi, że ej, to jest nie w porządku, żeby gość cierpiał bez powodu, nie? Bo ktoś może to może Murzyn też. To może Murzyn też, nie? Właśnie. No, może Murzyn też. I nawet jeżeli ktoś jest właścicielem czegoś, a zachowuje się jak kretyn, to ja bym się postawił, nawet jeżeli to jest jego własność. Mam ostatnie 10 minut, więc teraz już tylko krótko, bo jeszcze trzy osoby chcą coś powiedzieć. Dziewczyna! Więc... Cześć, Sandra. Każdy ma 3 minuty. Cześć. No, cześć. No właśnie. No to chciałam powiedzieć o tym, że przecież... Kiedyś Martin nagrywał jakiś taki stary odcinek właśnie o władzy i tam podał taki argument, że władza pochodzi od Boga wtedy, kiedy wykonuje te kompetencje, które Bóg jej powierzył, a jeżeli tak. wychodzi poza te kompetencje, no to już nie należy uważać, że pochodzi od Boga. No a i władza to jest... ma swoje kompetencje. Ja mówiłem akurat o władzy państwowej tutaj, a nie o się okaże. Ale Olu tutaj przypomniałaś genialny odcinek, on się nazywa Władzuchna i pamiętam, że to jest jeden z lepszych. Władzuchna. Naprawdę polecam. Władzuchna. Znajdziecie po prawej stronie, rozwija się taki i tam gdzieś wpisujecie Ctrl F i wpisujecie Władzuchna. Tam jest Władzuchna. Tak. Bardzo dobry odcinek. No tak, albo ewentualnie jeszcze Senat. Co byś to zrobiła, Ola? Co ja bym zrobiła? Dobra, wiecie co, powiem szczerze, że ja nie do końca się przysłuchiwałam tej historii, znaczy czy to był jakiś chłopak na wózku, czy nie? No nieważne, nie, podobnej no, sytuacji. No, znaczy, dobra, przychodzi wiecie, człowiek bez nogi i opiera się o ścianę. O, no, i... dobre porównanie. Na ściany nie wolno brudzić. To jest właśnie coś takiego, nie wolno brudzić ściany, proszę się nie opierać o ścianę. No. Muszę nie być niepełnosprawnym w naszym lokalu. Dobra, jeżeli to jest własność prywatna, to teoretycznie właściciel może sobie robić, co tylko mu się wymarzy, no bo to jest jego. Może sobie wymyślić, że jego klientami będą tylko rudzi z zielonymi oczami. I tak może sobie wymyślić. No bo. No nie tego... może. Dobra, powiem tak. Ma prawo, ale nie ma racji. Nie ma słuszności zupełnie. Jest kawałem gnoja też przy okazji. Poza tym ma prawo dysponowania swoją własnością, ale nie ma prawa dysponowania innymi ludźmi. A to już jest trochę jakieś takie, trochę ingeruje w prawa tych ludzi. Takie nadrzędne prawa. Prawa do tego, żeby im nie szkodzić po prostu jakoś. Znaczy wiesz, na pewno bym tego nie regulował prawnie, nie? Tylko, no, to nie chodzi o prawo. Tu nie o to chodzi, żeby teraz regulować prawnie, że jakaś tolerancja i tak dalej, bo to zawsze idzie w nadużycia, ale... Jeżeli sytuacja się powtórzy, jeżeli oni nam nie napiszą na te pismo pozytywnie, że nasz kolega może się opierać o ściany, to zagłosujemy portfelem i już więcej razy tam nie kupimy. No, albo tak. zrobimy prowokację i rozłożymy się wszyscy tam na materacach, włączymy kamerę i zobaczymy, co się stanie. Ciekawy materiał na wykop. Będzie ciekawy materiał na wykop, a potem z wykopu ludzie przyjdą na odwyk. Ha, ha, ha. No. Dobra, dzięki Ola. Musimy krócej dzisiaj. No, jaki dźwignią marketingu. To jest Ola. No takie czasy. To jeszcze takie będzie czasy. Jacek. Cześć. Cześć Jacku. Trochę głośniej do mikrofonu musisz mówić, wiesz? Czy ktoś coś wie? Otóż ja wiem jak rozumiem. Słyszysz coś, Hubert? Nie, Jacku, trochę głośniej, wiesz? Blahaha, bo cię nie słychać. Czy teraz mnie słychać? No bardzo tak, cicho, bardzo kiepsko. Się... Zawsze cię słychać bardzo dobrze, a dzisiaj cichutko. Tak, coś ci się tam nie podłączyło. Teraz jest full opcja. Musi być mi słychać. Musisz krzyczeć. To krzycz. Będziemy cię nasłuchiwać, ale krzycz. Czy teraz mnie słychać? O, dobrze. No to komentarz. Komentarz jest taki przede wszystkim. Kierownik takiego marketu nie jest jakby tam żadnym panem i władcą. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, supermarkety tak naprawdę nie mają de facto właścicieli, bo mają akcjonariuszy i tam liczą się trzy rzeczy. Aktualne zyski, straty i przyszłe zyski. Każda taka, no to de facto to są korporacje, tak? Każda taka korporacja ma taką instytucję, która się nazywa rzecznikiem prasowym i w momencie, gdybyś ty, Hubert, coś takiego nagrał,
w jakiś tam sposób, chociażby w formie audio, i wysłałbyś do rzecznika prasowego, na pewno by były podjęte działania w tej sprawie, a mam ku temu powody, żeby tak uważać, ponieważ kiedyś, dawno temu, krótko po szkole, ja osobiście pracowałem w ochronie takiego marketu i jak pojawił się taki dziadek, który od urodzenia był niewidomy, razem z swoją żoną, z taką starszą panią, która też nie dowidziała, to do tego stopnia, że kierowniczka supermarketu oblała się swoim śniadaniem, to była, pamiętam, sałatka śledziowa, i wystartowała jak torpeda z zaplecza, żeby obsłużyć tych wyjątkowych klientów. I ona potem mi... Tak, i ona potem mi tłumaczyła, dlaczego nawet w trakcie, bo akurat wtedy była dostawa, ja tam wykonywałem pewne czynności przy tej dostawie, dlaczego w trakcie nawet powiedziała mi, że jak jej wspomniałem o dostawie, że mam spierdalać, bo w momencie, gdyby ci dziadkowie bądź też ktoś z ich rodziny nagraliby to chociażby na telefon komórkowy, całą tą sytuację, że zostali w jakiś niestosowny sposób obsłużeni, to ja i część obsługi supermarketu natychmiast wylatuje, bo to generuje jakby potencjalne straty dla całego marketu. Także jeżeli jeszcze raz zdarzy ci się, Hubert, taka sytuacja, czy twojemu znajomemu zdarzy się taka sytuacja, to ja w tym momencie nie rozmawiałbym już wtedy z kierownikiem danej placówki, tylko zgłosiłbym się do rzecznika prasowego i gwarantuję ci, tak, i gwarantuję ci, że taka sytuacja będzie automatycznie rozwiązana. Pytanie z czata jest. Wilkowski pyta, znaczy mówi, że blacha jest reptilianinem. Czy jesteś reptilianinem? Nie jestem reptilianinem, aczkolwiek pół żartem, pół serio, bo tam na tej ulotce jakże świętobliwej było takie stwierdzenie, że ktoś tam posiadł dar bilokacji. No to ci, co drukowali te ulotki, to musieli się naprawdę nieźle wykazać, ponieważ w drugiej serii Dragon Balla Szatan Serduszko posiadł dar bilokacji, czyli ktoś przynajmniej 190 odcinków pierwszej serii Dragon Balla i z drugiej jakieś 30-40 odcinków musiał obejrzeć, żeby zrozumieć, czym jest dar bilokacji. Co to jest Szatan Serduszko? Czyli sugerujesz, że pocztówka była inspirowana Dragon Ballem. Ja myślę, że tak, a ci, którzy rysowali tego niby Jezusa, to być może są byli rysownicy z wydawnictwa Egmont, tak? Stąd taka fantazja. Dobra, dzięki, dobry, kończymy. Dobry. Ale teorie spiskowe ma prawie jak reptylianie. Mocne. Dobra, dzięki, Jacek. Pozdrawiam. Dzięki, Jacek, super, cześć. To był Jacek i będziemy... Tak sobie myślę, że ci niewidomi, przynajmniej czuli tą panią kierownik na odległość, nie mogli jej zgubić. I cały czas śmierdziała tą rybą. Ale że pamięta, co jadła na śniadanie. Dobry jest, nie? No, musiało być pamiętne wydarzenie. No, faktycznie to mnie trochę zdziwiła ta historia, bo już takich buraków tych ochroniarzy chyba nie ma. Kierownik ich, wiesz, którego wezwali, bo najpierw wezwali jednego, potem jeszcze wyższego, przyszedł w dresie i zachowywał się jak dres, więc przypuszczam, że wygrali przetarg jakiś bardzo... Ja podejrzewam, że po prostu w Polsce brakuje dobrych pracowników, więc jeżeli jesteś na poziomie człowiekiem, to nie powinieneś mieć żadnego problemu, żeby znaleźć pracę. Widocznie tacy już tylko zostali w Polsce, jak te dresy. No to co, kończymy. Kończymy, no. Chcesz coś jeszcze, Martin, powiedzieć? Jakoś to podsumować? To były godzinki... Nie, jakoś roz... Nie ma potrzeby, prawda? Jeszcze jedna osoba dzwoni, to może minutkę damy? Nie damy, bo się... Rozłączyło. Nie, bo nie da się dodać do konferencji, bo to jest właśnie... To jak wyłączę tą kamerę, jak coś? Nie, to nie o to chodzi, ja nie wiem, o co chodzi. To niektórych to jest... może, niektórych nie. Nie, to jest tylko jedna osoba i jej się nie da dodać do konferencji. Nie wiem dlaczego. Już ostatni raz dzwonił, wczoraj dzwonił chyba. To tak. Nie wiem, jak on to zrobił? Jak ty to zrobiłeś, że jako jedynego człowieka na świecie nie da się dodać? Dzwoni z telefonu. Dobra, no to co, kończymy. Kończymy. To dzięki. To był dla was Martin Lechowicz i Hubert Sebesta.
Cześć. Cześć. Nowe godzinki. Za tydzień będą następne. Godzina co tydzień. Zaproście ludzi, tematy wymyślcie. I tyle. Na razie. Margociu, zaśpiewaj mi coś. Dobrze, to będzie piosenka z ogonkiem. Z ogonkiem?